Ulewne i nieustające deszcze spowodowały podtopienia. Podnosi się poziom rzek, wybijają studzienki. Odnotowaliśmy zwiększone napływy na oczyszczalnie ścieków, natomiast skracamy cykle technologiczne. Na razie proces przebiega prawidłowo. W gminie Siewierz najgorsza sytuacja jest w Żelisławicach i Leśniakach. Tam poziom wody zagraża posiadłościom i ich mieszkańcom. No jest tragedia, jest po prostu tragedia. Ta ulica tutaj za rzeczę, no te domy, które się znajdują najbliżej rzeki, no są po prostu zalane. Na placach no jest i metr, może nawet i więcej wody. Wystarczy popatrzeć sobie tutaj na prawo. No taka woda ostatnio była 8 lat temu. No i jest powtórka. 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Siewierz, a także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie walczą ze skutkami silnych opadów deszczu. Na chwilę obecną akcja polega na zabezpieczeniu i niedopuszczeniu do przelania wody do piwnic i budynków. Została przeprowadzona ewakuacja zwierząt i uli znajdujących się na posesjach tutaj gospodarskich na drugą stronę. No i próbujemy tą sytuację przynajmniej opanować w sensie takim, żeby nie dopuścić do zalania i większych zniszczeń niż obecne. Burmistrz miasta i gminy Siewierz ogłosił alarm powodziowy w Siewierzu, Leśniakach i Żelisławicach. Zgodnie z decyzją starosty powiatu będzińskiego zamknięty aż do odwołania został most nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ulicy Krakowskiej w Siewierzu. W związku z zaistniałą sytuacją uruchomione zostały całodobowe dyżury pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Wszelkie trudności związane z utrudnieniami w dojazdach lub podtopieniami można zgłaszać na telefon alarmowy 722 362 369 lub na numer urzędu 32 649 94 00.